Ludzie mówią, no przecież by zrobili zdjęć 1000. Tak, mogliśmy, znaczy można było oczywiście wyjąć telefon, ustawić go na tryb nocny, bo jest taka opcja, żeby ustawić aparat na tryb nocny czy kamerę i nagrać coś, no ale niech ktoś spróbuje nagrać mijający go samochód, na przykład jadąc samochodem, spróbujcie nagrać mijający was samochód, bo wiecie, że tam jedzie wasz kolega, nie spodziewając się tego na przykład. Spróbujcie go nagrać, ciekawe czy wam się to uda. Bo to mniej więcej tak to wyglądało, tyle to trwało. Widzisz go z daleka, spróbuj przygotować, wyjąć sobie, ustawić w telefonie kamerę i spróbuj go nagrać. Szczerze mówiąc, że byłem tak zafascynowany tym, że nawet nie pomyślałem o jakiejś kamerze, telefonie, o niczym. Dopiero jak na spokojnie już usiadłem, tak mówię, no można było, ale czy bym zdążył właśnie, to szybko zaczął. Ale w tej chwili jak się to obserwuje, to jest tak fascynujące, że tam zapomina się o świecie w ogóle. W granicy godziny 18.35, 19.00, to teraz to już wiem, że to było gdzieś nie później niż... 28 czy... 1 marzec. Wyszedłem sobie z domu, już było oczywiście ciemno. I po treningu, na zewnątrz, jak zwykle po treningu sobie troszeczkę poddychać takim mroźniejszym powietrzem, dobrze to robi, i spojrzałem w prawo, gdzie najpierw zobaczyłem lecący samolot, to znaczy mrygało sobie światełko czerwone z żółtym i to był samolot, to był samolot. Tutaj na tej wysokości nieba widziałem samolot, tutaj były dachy domów. Widziałem samolot i to był samolot, bo wiem jak się poruszają samoloty nocą. Nagle w tym momencie pojawiła się, na początku powiedziałbym, że nawet czerwona kula. Czerwona kula, która chodziła raz w jedno, raz w drugo. Ona sobie tak chodziła. Później ta kula troszeczkę zmniejszyła się, pojawiła się jedna duża, to już była pomarańczowa kula. Ona była innego koloru niż ta. I przy tym pojawiła się, która się dotykała, druga kula. I tak wtedy na to patrzyłem, bo to człowiek widzi, a rozum cały czas jak gdyby analizuje, co to może być, co się do tej pory może widziało czy zna. I ta kula chodzą cały czas jeszcze, koszt była mniejsza, z tych dwóch pomarańczowych, olbrzymich kul zapaliły się reflektory. To padało dokładnie w moją stronę i dla mnie to było strasznie wyraziste, gdzie te promienie tego światła się zaczynają i kończą, ponieważ ja porównałbym to do czegoś, co do tej pory widziałem, do takiego wielkiego reflektora nurka pod wodą, który zapala tam światło właśnie i penetruje dno, że tak powiem. W tym momencie te światło cały czas się, że tak powiem, świeciło w moim kierunku. To był taki ogromne wystrzelone światło, ale te światło już było tak. W tą stronę raz spojrzało, w tą stronę spojrzało, do góry spojrzało, popatrzyło i zgasły. Zgasły te światła, po czym te pomarańcze, oba wielkie światła jeszcze były. Zgasło później to światło i zgasło później to światło. Następnie ta kula jeszcze zaczęła krążyć już do, no, jak gdyby dookoła tych dwóch wielkich pomarańczowych świateł, które już zgasły, robiła coraz większe koła i zanikała tak w sobie, jak gdyby bym powiedział, i zniknęła. Już tego nie mogłem zobaczyć. Wybiegłem, pobiegłem szybko po kamerę, bo mam w domu, wybiegłem i już nie mogłem, że tak powiem, tego nagrać, już tego nie było, po prostu to już się nie pojawiło. Może to tam to było, tylko po prostu się nie rozświeciło. Dla mnie ewidentne to było to, że była tam maszyna. Ciężko mi powiedzieć, czy ona miała kontury, czy nie, ale była maszyna jak gdyby taka nachylona. Nachylona do ziemi przodem i zapaliły te światła swoje. To była maszyna, bo ta smuga tego białego światła, jak gdyby, tak jak nieraz coś w mgle jak się zapali, tak z tyłu było widać jak gdyby jeszcze te powietrze troszeczkę rozpalone przez te białe właśnie światła. Czy ta smuga oświetlała bloki? Co ona oświetlała? Dom? Nie, miałem wrażenie, że najpierw to się zapaliło, zaczął patrzeć na mnie, ale wydaje mi się, że każdy, kto by spojrzał w tym kierunku, widziałby właśnie na wprost. Tak jak stałem na wprost, to się świeciło, to było wychodziło takie trójkąty, to światło. I przy czym to światło ciągle było nieruchome, a to sobie później tak patrzyło w różne kierunki.
ziemia, góra, obok, na bok i tak dalej. I później zgasły te światła na raz, zgasło jedne pomarańczowe, drugie, kula zaczęła robić coraz to większe kręgi dookoła tego miejsca, po czym też jak gdyby zniknęła, zmniejszała się i zniknęła. Trwało całość tego? To nie było długo. To, ja to pamiętam bardzo wyraźnie, tylko że to nie było długo. To nie było długo. Ja nie byłem w stanie w ogóle nawet powiedz... Minuta, 5 minut? Nie, to minuta. Jak trwało, minuta. To minuta nawet nie. Ja stałem nieruchomy, bo tak, pamiętam jedną rzecz. Patrzyłem na to i rozróżniałem ten samolot. Porównywałem te dwa obrazy ze sobą i wiedziałem, że coś jest nie tak tutaj. To było ewidentnie nad tym pierwszym domem, który jest najwyższy z mojego punktu, tam gdzie stałem. Następnie, tak jakby zamanifestowało to pokazać mi. Zapaliło się, stało tam jakieś urządzenie, jakaś maszyna. Od pana to było? Ciężko mi jest powiedzieć, bo to jest, ale to... Ciężko mi jest naprawdę powiedzieć, bo to było dość nisko i dość blisko. 100 metrów, 200 kilometrów. Naprawdę ciężko jest coś takiego określić, ale wydaje mi się, że to 300 metrów powiedzmy, 300 może 200, metrów. Tak. Ma pan wrażenie, że to coś pana widziało, rejestrowało tak, pana, tak? Tak, tak. Ewidentnie tak to odebrałem. Nie wiem, może jakby gdzieś inna osoba w tym miejscu stała, całkiem w innym miejscu, może też by tak to odebrała. Ja opowiadał pan o tym komuś, jak ludzie to przyjęli? Ja tego nie opowiadałem, to znaczy powiedziałem to swoim, że tak powiem... Bliskim, ale to już po tym, jak się dowiedziałem, że oni też coś takiego widzieli. Dla mnie to, co ja, moja rejestracja, że tak powiem, tego, co mózg nie mógł, to, co oczy widziały, to mózg nie mógł jak gdyby, że tak powiem, racjonalnie tego sobie wytłumaczyć. Co to jest, bo ja czegoś takiego wcześniej nie widziałem, to było ewidentne, to nie było jakieś punkciki gdzieś wyżej, niżej, na to się często nie zwraca uwagi, ale patrzyłem, to się pogasiło, ja szybko w ręczniku wbiegłem do domu, wziąłem kamerę i wybiegłem z tą kamerą i ze mną moi domownicy też już wyszli, no i czekaliśmy, ja czekałem, nie mogłem się już tego, że tak powiem, doczekać, nie nagrałem, nie miałem komórki przy sobie, miałem też ją w domu, wolałem wziąć kamerę. Liczy pan na to, że uda się to powrócić, jeszcze nagra pan to? Ja jeździłem z kamerą w samochodzie już do tej pory i stałem w różnych miejscach w tym czasie, czekałem na to, no. Ja już tego nie widziałem później. Ja już tego nie widziałem. Jesteśmy teraz w miejscu, gdzie pani to zobaczyła. Jeszcze raz przypomnijmy, jaka to była data i godzina. 1 marca, godzina 18:50 około. Niech pani pokaże ręką, gdzie to się pojawiło. Wysoko na niebie, proste takie, proste światła, linie takie świetlne, które zbliżały się w moim kierunku. Trwało to około 5 sekund, po czym zgasło. Czyli to doleciało do pani, tak? Chyba nie, bo ja się trochę wystraszyłam, zaczęłam się cofać i to tak zbliżało się dość szybko, ale w pewnym momencie zgasło, wyłączyło się. Ale zbliżyło się? Tak. Całość ile trwała? Około 5 sekund. Była pani przerażona? Raczej. Dlaczego? Nie wiem, bo to się zbliżało. Gdyby to może stało w miejscu, to bym nie była przestraszona. Ja miałam wrażenie, że to leci centralnie na mnie. Tylko pani to widziała wtedy? Tak, tylko ja. Czy pani ma takie wrażenie, że to w ogóle było widowisko dla pani specjalnie? Takie miałam wrażenie. Tak, bo ja nie przyszłam tutaj specjalnie na siłę wypatrywać, żeby coś zobaczyć, tylko coś tam chciałam zobaczyć. No i w pewnym momencie, po minucie może stania tutaj, w pewnym momencie zobaczyłam właśnie te światła. Nie chcecie się państwo ujawniać? Nie, nie chcemy. Obawiacie się po prostu reakcji ludzi? Tak, obawiam się reakcji ludzi. Dokładnie. Myślę, że więcej osób tutaj w tym mieście to widziało, tylko... Ale wie pani, że nie przekona pani nikogo, że ludzie i tak nie uwierzą w to? Myślę, że niektórzy wierzą, niektórzy nie chcą wierzyć. No ja nie wiem dokładnie, co to było, ja tylko opisuję to, co widziałam, a co to naprawdę było... Ale świadków jest więcej. Tak, jest więcej świadków. Na początku to tutaj myślał, że stoją 12, tak jak on mówił, 12 dużych dźwigów, na którym wisi blok. I w momencie, kiedy tam podjeżdżali, to zaczęło właśnie się przesuwać tutaj, po tym niebie, nad tymi domami, nad tą ulicą Warszawską właśnie. I to się przesuwało cały czas. Ten duży latający blok z tymi oknami w kształcie rąbów.